Na całym świecie występuje kryzys żywnościowy, który sprawia, że podaż większości produktów jest mocno ograniczona. W związku z tym ceny, jakie widzimy na półkach sklepowych, nieustannie rosną i zmuszają wielu Polaków do kupowania zamienników bądź całkowitej rezygnacji z wysokiej jakości produktów rolnych. To z kolei przyczynia się do zastanawiania się obywateli, co jest przyczyną tak ogromnych wzrostów cen oraz jak można poradzić sobie z tym na własną rękę. Największa ukraińska firma produkująca jaja, Awangardko, ocenia, że niemal 60% jej możliwości produkcyjnych zostało z powodu wojny wyłączonych. Oznacza to, że miesięcznie firma dostarcza na rynek około 100 milionów jaj mniej. Problem polega na tym, że stada kur nieśnych nie były systematycznie odmładzane ze względu na wojnę. Te kury, które obecnie znoszą jaja, w większości są po szczycie produkcyjnym. To spowoduje zmniejszenie wolumenu produkcji w najbliższych tygodniach i miesiącach. Według Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz sytuacja ukraińskiej firmy może doprowadzić do dalszych wzrostów cen jaj. W Polsce potencjał produkcyjny jest obecnie na relatywnie niskim poziomie. Podobnie nie najlepiej sytuacja wygląda u innych europejskich producentów. Jeśli dodać do tego grypę ptaków w Azji oraz Stanach Zjednoczonych, to światowy rynek jaj wygląda bardzo źle. Pogarszające się perspektywy Ukrainy są więc kolejnym z fundamentalnych powodów, który będzie działał w kierunku wzrostu cen jaj. Co jeszcze przyczyniło się do tak gwałtownego wzrostu cen? Czy w związku z tak drogimi jajkami opłaca się posiadać w przydomowym ogródku parę kur, które będą znosić nam jajka na śniadania? Czy może nawet teraz bardziej opłaca się zapłacić 10 zł za opakowanie jajek ze sklepu? Zanim odpowiem Wam na te pytania, zachęcam do subskrypcji kanału Rolnictwo. Znajdziecie tutaj przegląd najważniejszych wydarzeń z całego tygodnia, które mają realny wpływ na branżę rolniczą. Jak kształtują się ceny w skupie i jak wyglądają najnowsze prognozy plonów? To tylko ułamek pytań, na które znajdziecie odpowiedzi. Zapraszam do subskrypcji. Już pod koniec sierpnia tego roku Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz ostrzegała przed scenariuszem, który właśnie się realizuje. Ograniczoną podażą i wzrostem cen jaj. Przyczyną niekontrolowanych podwyżek jest obserwowany już latem spadek bazy produkcyjnej, czyli pogłowia kur nieśnych. W obecnej sytuacji na rynku spożywczym ceny jaj wahają się od 75 groszy do 1,55 zł za sztukę. W ogłoszeniach bezpośrednio od producentów ceny zaczynają się coraz częściej od 80 groszy za sztukę, a za jajka ekologiczne trzeba zapłacić 1,50 zł lub więcej. Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz od dłuższego czasu alarmuje, że przyczyną rosnących cen jajek jest brak dostatecznej podaży z powodu spadku bazy produkcyjnej, czyli mniejszej liczby kur niosek. W Polsce wylęk kur drastycznie spadł o prawie 50% w zeszłym roku. Dodatkowo sytuację pogarsza epidemia ptasiej grypy, która wymusza wybicie całej hodowli. W Stanach Zjednoczonych sytuacja jest jeszcze gorsza, gdzie grypa ptaków doprowadziła do likwidacji około 44 milionów niosek, co stanowi między 4 a 5% całego pogłowia kur nieśnych w USA. W rezultacie jaja w sklepach są nie tylko bardzo drogie, ale również reglamentowane, a w wielu sklepach błyskawicznie znikają z półek. Rynek drobiu to globalny system, w którym zmiany na jednym z rynków wpływają na cały światowy rynek jaj. Stany Zjednoczone są jednym z największych producentów jaj na świecie, więc jeśli tam zaczyna brakować jaj, importerzy zaczynają szukać ich na innych rynkach. Takie sytuacje miały miejsce na przykład w przypadku Japonii, która zaczęła kupować jaja w Europie, gdzie wciąż są one dostępne. Wzrost popytu prowadzi do wzrostu cen. Sytuacja za oceanem wpływa na codzienne zakupy, a wzrost cen jaj jest widoczny również na polskich rynkach. Niestety prognozy na najbliższy czas nie są optymistyczne, ponieważ ptasia grypa nadal szaleje również w Europie. W Polsce, Niemczech i Francji pojawiły się ogniska choroby. Jeśli sytuacja nie poprawi się, ilość kur niosek i jajek na rynkach będzie jeszcze mniejsza. Nawet jeśli w Polsce ich dostępność nie ulegnie zmniejszeniu, to ceny z pewnością pójdą w górę. Sytuacja w wylęgach piskląt poprawiła się w ostatnich miesiącach, jednak nie na tyle, by można było z całą pewnością stwierdzić, że ceny jaj spadną. Sądzimy, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem na kolejnych kilkanaście tygodni jest utrzymywanie się cen jaj na wysokich poziomach. Mówi Mariusz Szymyślik, pytany o obecny stan i prognozy. Posiadanie kur w przydomowym ogródku z pewnością niesie ze sobą wiele korzyści, ale czy jest to opłacalne rozwiązanie?
Oto pytanie, które warto sobie postawić przed podjęciem decyzji o założeniu małego gospodarstwa hodowlanego. Na plus można zaliczyć przede wszystkim dostęp do świeżych jaj, które można spożyć lub wykorzystać w kuchni bezpośrednio po zebraniu. Hodowla kur w ogródku może również być świetnym sposobem na edukację dzieci, które mogą uczyć się o cyklu życia i ról zwierząt w gospodarstwie. Dodatkowo kury mogą pomóc w ograniczeniu ilości odpadów organicznych, gdyż ich odchody mogą służyć jako naturalne nawozy. Jednakże należy pamiętać, że utrzymanie kur wymaga nakładów finansowych i czasowych. Konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków bytowych, a także karmienie i dbanie o zwierzęta na co dzień. Dodatkowo kury mogą generować hałas, a ich zapach może przeszkadzać sąsiadom. Rolnicy podają, że zostali wręcz zalani prośbami od osób, które pragną mieć kilka własnych kur znoszących jajka. Tendencja ta była widoczna nawet przed jajową inflacją. Tractor Supply Company, wiodący sprzedawca kurcząt, powiedział The Wall Street Journal, że ich sprzedaż wzrosła ponad dwukrotnie od 2018 i że tylko w 2023 spodziewają się sprzedać 11 milionów piskląt. Jednak coraz więcej kur jest porzucanych. Dlaczego? Oprócz świnek wietnamskich najczęściej oddawanymi zwierzętami są kury i koguty. Powiedział Business Insiderowi współzałożyciel Farm Animal Refuge, schroniska dla zwierząt gospodarskich w San Diego w Kalifornii. Ludzie biorą sobie kury głównie po to, żeby mieć jajka, a potem dzieje się kilka rzeczy. Po pierwsze, nie mają dla nich odpowiedniego schronienia, co zachęca drapieżniki do ataku. Kury hodowane w przydomowych ogrodach stanowią łatwy cel dla drapieżników, takich jak kojoty, jastrzębie, szopy pracze czy oposy, co często prowadzi do ich śmierci. Chociaż proste kurniki można kupić w sklepie rolniczym, to okazuje się, że nie zawsze są one wystarczająco duże, aby zapewnić dostateczną ochronę przed drapieżnikami. Dodatkowo koszty utrzymania kur mogą być nieoczekiwanie wysokie, w tym koszty paszy, której ceny stale rosną, oraz koszty leczenia zwierząt, które wymagają opieki weterynarza i są narażone na choroby. Z danych przedstawionych przez Farm Sanctuary wynika, że najwięcej próśb o pomoc związanych z kurami dotyczy właśnie przydomowych hodowców. Należy zatem rozważyć, czy posiadanie kur w ogrodzie jest opłacalne i czy jesteśmy w stanie zapewnić im odpowiednie warunki oraz ochronę przed drapieżnikami. Wielu opiekunów, którzy zwracają się do nas o pomoc, nie ma doświadczenia w hodowli podwórkowego stada i nie są przygotowani na wyzwania związane z zapewnieniem ptakom opieki przez całe życie. W niektórych przypadkach bagatelizują wysiłki, jakich wymaga ochrona zwierząt przed drapieżnikami, koszty, trudności związane z opieką w okresie zimowym lub ogólny poziom troski i zaangażowania, mówi Ashley Pankratz, starsza kierowniczka do spraw ratowania i adopcji w Farm Sanctuary w oświadczeniu przekazanym Insiderowi. Problemem jest także odróżnienie koguta od kury podczas zakupu. Kiedy kupujesz kurczaczki, mówią ci, że są płci żeńskiej. 6 do 8 tygodni później jeden z nich zaczyna piać i zaczynają się narzekania sąsiadów, powiedział współzałożyciel schroniska, dodając, że często zgłaszają się ludzie, którzy chcą pozbyć się kogutów. Są ludzie, którzy widzą w nich coś więcej niż tylko maszyny do produkcji jaj i dostrzegają ich osobowość, komentuje. Jednak i oni mogą mieszkać w okolicach, w których trzymanie koguta na podwórku jest nielegalne lub niepraktyczne. Ekspert stara się zniechęcić ludzi do kupowania kur dla kaprysu, aby uniknąć pojawiania się większej liczby kogutów, które nie mają gdzie się podziać. To mnie martwi, komentuje specjalista, wysokie ceny jaj i wzrost liczby osób kupujących pisklęta. Czekać tylko, jak te ptaki, zwłaszcza koguty, zaczną się pojawiać w schroniskach. Jeżeli jednak zdecydujemy się założeniem własnego kurnika, to będziemy mieli do czynienia z różnymi kosztami. Kiedy decydujemy się na przydomową hodowlę kur, musimy wziąć pod uwagę nie tylko oczywiste koszty, takie jak koszt kurnika i samych ptaków. Istnieją również inne wydatki, które należy uwzględnić w kosztorysie. Oto kilka kosztów, które należy wziąć pod uwagę. Kurnik. Koszt zależy od jego wielkości i może wynosić od 1 do kilku tysięcy złotych. Jeżeli decydujemy się na samodzielną budowę kurnika, używając na przykład starych palet, możemy znacznie zminimalizować koszty. Za domek dla 2 kur możemy zapłacić około 1000 zł. Kury. Koszt kur niosek waha się od 10 do nawet 200 zł. Najlepiej kupować zwierzęta, które żyją w ekologicznych warunkach. Oczywiście kury powinny być kupowane tylko z legalnych hodowli.
Najczęściej kupowana rasa kurniosek w Polsce to karmazyn, która znosi około 170 jajek rocznie. Karmidło i poidło, kury potrzebują stałego dostępu do świeżej i czystej wody. Warto zainwestować w specjalne poidło, które zapobiegnie dostawaniu się zanieczyszczeń z otoczenia do wody. Koszt karmidła i poidła dla kur wynosi około 200 zł. Poza kurnikiem musimy zainwestować w siatkę ochronną, która zabezpieczy kury przed drapieżnikami i ucieczką. Koszt woliery dla dwóch kur to koszt około 300 do 400 zł. Pasza dla kur. Dwie kury nioski zjadają średnio 10 kg paszy miesięcznie. Koszt 20 kg paszy może wynosić od 40 do 200 zł, w zależności od jej jakości i producenta. Ściółka. Aby kury czuły się dobrze, potrzebują czystej i suchej powierzchni do spania. 10 kg słomy kosztuje około 60 zł i powinno wystarczyć na przynajmniej 2 miesiące hodowli dwóch kur. Ściółkę w kurniku powinniśmy wymieniać co 2 tygodnie. Dzięki temu kury nie będą narażone na wilgoć i choroby. Zdrowie kur. Koszt suplementów, szczepień i odrobaczania kur wynosi około 200 zł rocznie. Wniosek jest taki, że przed podjęciem decyzji o hodowli kur w przydomowym ogródku warto zrobić dokładne rozeznanie kosztów i odpowiednio zaplanować budżet. Hodowla kurniosek może być opłacalna, ale wymaga ona nakładu czasu i pieniędzy. Dajcie znać w komentarzu, jakie jest Wasze zdanie. Czy warto założyć własny przydomowy kurnik, czy jednak dla wygody zostaniecie przy jajkach ze sklepowych półek, które niestety w ostatnich miesiącach nie rozpieszczają nas swoją ceną. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję i łapkę w górę, a moje materiały częściej pojawiać Ci się będą w proponowanych do obejrzenia filmach. Zapraszam również do poprzednich odcinków, które właśnie wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do usłyszenia na kanale Rolnictwo. Cześć!